Jestem bardzo szczęśliwa, bo dziś są piąte urodziny mojego portalu Wedding Dream. No a to oznacza, że dziś są walentynki. No i w związku z tymi tak naprawdę dwoma świętami przygotowałam dla Was specjalny odcinek z wyjątkowym gościem, Waszym ulubionym. To taki odcinek, na który zawsze czekacie. No więc ten odcinek jest właśnie z moim mężem. Forma tego odcinka też będzie taka, jaką lubicie najbardziej, czyli to będzie quiz, który pokaże, jak bardzo czy jak dobrze może się znamy. Albo jak niedobrze. No dobrze. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Rozpocznijmy. Ty jesteś moim gościem. Pierwsze pytanie należy więc do Ciebie. Pytanie jest bardzo trudne. Dziękuję. Ty wiesz, jak podnieść na duch. Czy miałem kiedyś psa rasy pudel? Znam odpowiedź na to pytanie, to jest w ogóle banał. Owczarek, Doberman, Tosaino. To wchodzi w rachubę, ale nie pudel. Nie zgadnie nigdy. Miałeś pudla? Tak, wabił się Doli. Jestem... Aż zdezorientowana tym pudlem. Dobra, to jeżeli zaczęliśmy tak sobie od psów i zwierząt, to moje pytanie jest, jakie było moje pierwsze zwierzę, jakie miałam? Jakie to było zwierzę? Tego nie zgadnę, nie ma opcji. Ale nie możesz pisać futerkowe, no chyba to jest żart. No pytasz, jaki rodzaj zwierzęcia? Masz napisać... Nie mogę ci powiedzieć, co masz napisać. Ach, wiem. Dobra, to nie piszemy futerkowe. Futra też to ma, ale nie będzie futerkowe. Wiem. No nie gadaj. Zdechło, no nie? Tak, zdechło. No, raz, dwa, trzy. Jezu! Gdyby miał coś sobie zmienić, w sobie zmienić, u mnie zmienić, co bym zmienił? Maria, ja bym zmieniła w tobie naprawdę wiele. Nie, jedna rzecz, tylko jedna. Nie, już nie idźmy po całość, jedna tylko rzecz. Myślisz, że masz, czyli jakby jedną tak. Twoją wadę. Nie chodzi o wadę. Jedną rzecz, którą chciałbym zmienić związaną ze mną. Nie, na 100% powie, że na pewno chciałbym mieć mniejszy brzuch. Ale jak to napiszę, to wszyscy się tego dowiedzą. No i trudno. Słuchaj, jaki to wstyd. Zależy, co napiszesz. No właśnie! Znaczy, ja poszłam, bo tak mi zasugerowałeś, że to nie jest coś z charakterem. Okej. Okay. I tu nie jest charakterem. Trzy, cztery. Co napisałeś? A, data urodzenia. Znaczy, ja mogłabym w nim bardzo dużo zmienić, ale chyba na rok urodzenia to bym nie wpadła. Ale co, nie lubisz? 27? Czy nie lubisz marca? Pozostałą, tą końcówkę, wiesz? Końcówkę, dobra. To 1-9, ok? Ja bym wolała, a ta reszta mi jakoś tam nie pasuje. Ja bym wolała, żebyś tą końcówki swojej nie zmieniał. Dziękuję. Czas na moje pytanie. W którym roku odbył się pierwszy turniej tańca, na którym wystartowałam? Na pewno Krzysiek widział, bo mój tata puszczał mu na takiej, wiecie, kasecie VHS nagranie z tego turnieju i jak był parkiet, to właśnie nad parkietem był wielki napis miasto i rok. Więc myślę, że to było tak charakterystyczne, że może to wiedzieć. Dobra, jedziemy. O matko. To co ty robiłaś przez 6 lat? W 91 to ja grałam na fortepianie. Teraz zobaczymy, czy ty zgadniesz. Ile miałem lat, jak zacząłem pracować? Była do łatwości, była to praca dorywcza, ale nie raz na miesiąc. Było to parę dni w tygodniu już. To była taka pierwsza moja praca, gdzie miałem pierwsze swoje pieniądze. Co miesiąc, jaka tolerancja, ile mogę się pomylić?
dwa lata daję. No dobra, dwa to wiem. Ha, ha, ha. Poczekajcie, zobaczymy. Zobaczymy. Ile? No, zawarłam się w dwóch latach. No, ale tylko dlatego, że jestem dobrym mężem, dobrym człowiekiem. Moje pytanie. Jakiej marki było moje pierwsze auto? Jakiej marki było pierwsze auto? Coś czuję, że wygram. Cytryna? No dobrze, jak idziemy w samochody, proszę bardzo. O nie. Jaki był mój wymarzony samochód, jak byłem nastolatkiem? A to ten sam cały czas? Proszę? Ten sam wymarzony miałeś całe życie cały czas? Nie, jak byłem nastolatkiem. No ale to ja nie później byłem już starszy, to policz sobie, ile mogłem ten mieć lat. Jak byłeś nastolatkiem, ile mogłeś mieć lat, chyba to policzyć. Ile lat to było kiedyś? Jakie samochody wtedy były? On specjalnie zadaje mi pytania z tamtej epoki, żebym no nie wiedziała, no. No nie, no ja tylko mogę napisać, że no nie znam numeru tego samochodu. No dobrze, no. Wiem, że to był Fiat. Wygrałem. Fiat 128 3P. To było marzenie każdego młodego chłopaka. To było coupé i nie był to Fiat 125, nie była to syrenka, nie był to Trabant i Wartburg. Jak się nazywał mój pierwszy partner taneczny? Jak miał na imię? Nie, jak się nazywał. Imię, nazwisko. To imię jest bardzo popularne wśród naszych informatyków. I był to... Nie? Ach, Grzonka. Michał mu się mógł skojarzyć, ponieważ był takim pierwszym moim bardzo poważnym partnerem, z którym miałam bardzo duże sukcesy. Jest, chyba wyrównaliśmy. Och, zaczyna mi się podobać ta gra. Najbardziej szalona praca, jaką wykonywałem, będąc w Niemczech, na którą byś nigdy nie pomyślała, żebym do coś takiego się podjął. Najbardziej szalona praca. Nie, no wszystkie w Niemczech były szalone. Tak, ale najbardziej szalona. Ale to stopniowanie to jest według ciebie, no takie, wiesz. I o której ty na pewno nie wiesz. A to już zapisuję. Dobrze, to zróbmy tak. Podam ci trzy prace, które teoretycznie mógłbym wykonywać, o których nie wiesz. I wybierz tą jedną najbardziej szaloną. Barman w klubie nocnym. To jest jedna opcja. Muszę wymyśleć teraz, żeby... marynarz. Tego nie wykonywałeś ani w Niemczech, ani nigdzie. Trzecia praca. Operator młota pneumatycznego. O nie! Albo młot, albo barman. A kurde, młot. A coś mówiłeś, że się budziłeś w nocy i jeszcze ci tak ręce chodziłeś. Coś mi chyba opowiadałeś o tym. Jednak ten młot. Zgadła. Jaka jest moja ulubiona autorka książek? No wiadomo, autorka, czyli kobieta. Matko Boska, ty tyle książek czytasz. Tylko nie kłam, bo masz wiele autorek. Tą ulubioną masz napisać. Pisz. Ona patrzyła, ile ruchów ręką zrobiłem, może ile syna. Dobra. Nie oszukuj, proszę cię. Nigdy nie oszukuję, okej? Okay? Dobra. Trzy, dwa, jeden. No wiedziałem. No, zgadłaś, widzisz? Ile miałem lat, jak zdałem egzamin na prawo jazdy? O nie! A ile mogę się pomylić? Nic. Zdałem za pierwszym razem. Bez żadnych problemów. Jest szansa na koszulkę lidera. Kurde, no o rok nie wiem, czy w tą, czy w tą. Nie, to ja nie mogę, bo już tam ci podpowiedziałem. Absolutnie nie. Trzy, cztery. Nie! Jest! Nigdy nie lubiłam żółtego koloru, ale jakoś przywyknę. Ile razy byłam w życiu zaręczona? Wydaje mi się, że nie myśli, że byłam zaręczona, choć może właśnie nie mieć tej pewności, bo w sumie nigdy mnie o to nie zapytał. Nie podglądaj. Już napisałeś? Tak. Jedna cyfra tylko? Serio?
No dobra, 3, 2, 1. Mogłam się zaskoczyć teraz. Tak zastanawiałam się, czy o czymś nie wiem, bo nie powiedziałaś mi, ale wiedziałem, że nie mogłaś być zaręczona, bo cały dzień tańczyłaś. No to co, a co, że to nie miałaś czasu. Zaręczenie? Nie miałaś czasu na to. Zawsze mówiłaś na głupoty, nie miałaś czasu. Dopiero z tobą zaczęłam robić głupoty. Tak. Najdłuższe włosy, jakie nosiłem w życiu. Chcę wiedzieć, żebyś określiła długość moich włosów. Mam napisać, do czego ci sięgały, tak? Nie wiem, czy sięgały, czy sięgały. Długość moich włosów, opisz to. Możesz pokazać później. 3, 4. No pokaż, co tam napisałeś. Do ramion. Z jakiego przedmiotu byłam w liceum w pierwszym semestrze zagrożona? W liceum? Raz w życiu byłam zagrożona. Z angielskiego na pewno nie była zagrożona, z polskiego nie, bo jest mega wygadana. Z matematyki świetnie liczy, nie. Z chemii chyba nie, bo nawet chyba gdzieś jakąś coś tam wygrała chyba z tej chemii. Na pewno nic nigdy z chemii nie wygrałam. Ty już napisałaś, tak? Tak. Matma. Chemia. Ja się z chemią w ogóle nie radziłam, a w tym samym czasie moja siostra była na studiach Politechnika Szczecińska, Wydział Chemii. Ile razy byłem winny spowodowania kolizji w ruchu drogowym? Sprawca wypadku. Dobra. No to 3, 4. Raz. Zgadywałam. Matko Boska. Zgadywałam, no nie wiedziałam, no. Raz, mając lat 19. No po prostu mam szczęście. Było zielone światło. I robiło się czerwone. Robiło się lekko pomarańczowo-czerwone. On lekko przyhamował. Ja też zacząłem lekko hamować. On dodał gazu. Mówię, facet, chce przeskoczyć. Gazu? Wtedy on zahamował, a ja dodałem gazu i wjechałem w niego. No i dzięki temu nauczył się nie przejeżdżać na czerwonym. Jaki jest mój... O, to będzie prosty. Ulubiony film. Z jakiego okresu? No dużo, dużo łatwiej. No, nie, no ale ulubiony film. Kobieta, ile ty masz lat? No ile tych filmów mogło być? Multum. No, żebym nie powiedziała o tym, ile mogło być twoje ulubione. No, mówimy o mnie. Nie, nie, spokojnie. Okej. Okay, za jaki to okres? Z tego roku, jak się poznaliśmy, czy jak się nie znaliśmy? Nie, już mnie znałeś, kiedy to zostało moim ulubionym filmem. No razem byliśmy na tym w kinie i płakałeś. Nie mam pojęcia, o tym filmie to nie mogliśmy nie płakać. A o czym on był? Nie wierzę. Dobra, niezaliczone masz, no nie wiesz, no. Nie wiem, poddaję się. No jak to? No, wiesz, że nie mam pamięci do tytułu. W tym filmie była wielka akcja o romansie aktorów. Ach, wiem, to Narodziny Gwiazdy. No to zapisz to. No to po co mi pisać, powiedziałem. Napisz to. Teraz widać, kto terroryzuje kogo. No już z taką ilością podpowiedzi to nie mógł tego nie zgadnąć. Niech zna wielkość serca mego. No, on zgadza się. To jeszcze mam jedno pytanie dodatkowe. Tak. Jaki to był samochód, jaki rozbiłem? Nie, no już przesadziłeś teraz. Ja nie, ci daję miłe pytanie, a ty ale to jest dobre pytanie. Jaki to był samochód? No kurde, no jak ty miałeś wtedy, powiedziałeś, ile 19 lat. Jeżeli teraz wygra, tak? To ja zrobię coś, co byś chciała, i będzie takie super. Co to znaczy? Nie wiem, wymyślicie coś dla mnie. Jakąś taką karę. A jeżeli to trafisz, no? Jeszcze podasz kolor samochodu. I przebieg w momencie wypadku. Ale to przed kręceniem licznika, czy po? Mów. Nie, no co ty to zmarnowałeś? Mów. Bez nie... koloru może być. Tego w życiu nie zgadnie. Myślałem, że moja mama mnie zabije, jak go rozbiłem. No to... No to ja wiem, jaki to jest. Jak twoja mama była zła, to na pewno ten... Nie, to wrac... Nie, to pokaż. Nie. A kolor? Dobrze, kolor. Jestem urodzona, żeby wygrywać. Kolor. To no jeszcze kolor. No weź, przestań. Ten przebieg odpuszczam. Kolor. Czerwony. Dobra, wychodzę. Dziękuję. Nie. Nie wiem, czy on mi kiedykolwiek powiedział, że to Audi było w kolorze czerwonym. Tylko taki mój
mój kolega dawno temu miał po prostu czerwone Audi i mi się zawsze Audi z czerwonym kojarzy. No, czy już wygrałam doszczętnie z Kretesem? Ale z tego okresu mam tylko czarno-białe zdjęcia, jak można ten kolor widzieć? To teraz proszę pomóżcie mi w wymyśleniu tego zadania dla niego. Co może być miłe, przyjemne i super jednocześnie i co byście chcieli zobaczyć, jak on robi. Ja na razie zupełnie nie mam na to pomysłów, więc liczę naprawdę na Waszą wyobraźnię. Jak tylko wybiorę coś z Waszych propozycji, to zobaczycie to u mnie na kanale. Na przykład miałabym większy problem, gdybyś na przykład zadał mi pytanie, ile miałem dziewczyn w swoim życiu, z iloma kobietami się całowałem. Nie znam odpowiedzi. Nie pamiętam. To ja nie na pewno bym się pomyliła. Ale, ja ale to musiałbym oszukiwać, bo nie pamiętam. Dobra, albo z jakiego, nie wiem, miasta miałem pierwszą dziewczynę, albo najwięcej dziewczyn, albo... No nie wiem, ja bym w ogóle tego nie wiedziała, wiesz. To... Od jakiej liczby ludności to jest miasto? Żart. Nie, no ja na twoim miejscu, z twoją historią życia bym wymyśliła 100 razy lepsze pytania. Zwłaszcza, że twierdziłeś, że się do tego przygotowałaś. Przygotowałem się, ale to miałoby być na poziomie. Aha. To faktycznie nie było pytań. Dobrze. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal WeddingDream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!